Zasilacz korat można bardzo łatwo skalibrować. Należy przytrzymać w tym celu przyciskiem 4 i trzymając go włączyć zasilacz. Mruga nam wtedy wyświetlacz. Oznacza, że jesteśmy w trybie kalibracji. I teraz dioda CV oznacza, że kalibrujemy dolny zakres, czyli 0. Natomiast CC dioda oznacza, że kalibrujemy górny zakres. Czyli teraz wybieramy dolny zakres. Podłączamy zasilacz do miernika. No i instrukcja mówi tak, żeby ustawić tą gałką w zasilaczu napięcie między 0 a 5 mV. Trochę tak nieprecyzyjna ta instrukcja jest, ale no tak. Więc ustawiam coś pośredniego, staram się 2,5 V. 2,4 V myślę, że będzie ok. I teraz zapamiętuję to ustawienie, przyciskając przycisk M1. Teraz ponownie klawiszem M4 wybieram jakby górny zakres przetwarzania w tych przetwornikach zasilacza i tam należy ustawić napięcie między 30 i 10 mV, a 30 i 20 mV. Czyli będę starał się ustawić 30 i 15 mV. O, prawie idealnie się udało. I zapamiętuję klawiszem M1. I znowu przechodzę na zakres dolny, czyli będę ustawiał 0, ale amperomierza, czyli przetworniki odpowiedzialne za ustawianie prądu. No i teraz instrukcja mówi, aby no w ogóle to trzeba podłączyć teraz zasilacz do amperomierza. I teraz tą gałką należy ustawić 1 mA, a jeszcze przełączyć na miliampery. I należy ustawić między 1 a 0 mA. Idealnie byłoby 500 mikroamper. No tu mamy minus 0,7 mA, minus 120 mA, 120 mikroamper, czyli jednak najbliższe będzie 0,7 mA. No i ponownie zapamiętujemy ten wynik klawiszem M1. O. I teraz możemy przejść do ustawienia górnego zakresu prądowego. W tym celu muszę przepiąć miernik na ampery i znowu klawiszem M4 naciskamy tak, żeby mieć ustawienie CC oraz musi nam mrugać cyfra na pozycji prądu. No i teraz tą gałką musimy ustawić prąd pełny zakres, czyli 5 amper. Warto chwilę odczekać przy tym ustawieniu, aż tam się na pewno coś przy 5 amperach nagrzewa w takim zasilaczu. Więc te kilkanaście sekund dobrze jest odczekać. No i oczywiście nie patrzymy na wyświetlacz
na zasilaczu, tylko na wskazania amperomierza. I staramy się tak ustawić tą gałką, aby było 5 amper. Podczas rozgrzewania trochę ta wartość rośnie, ale ok. No i po tym procesie mamy jakby skalibrowany już zasilacz, możemy go wyłączyć. I teraz sprawdzę jeszcze po kalibracji, jak ten zasilacz się zachowuje. Więc tak, 24 V, różnica widać w okolicach 6 mV. To jest przy takim zakresie no, bardzo dobrze. Teraz ustawię 15 V i różnica również 5 mV. To też bardzo dobrze. To może jeszcze 10 V różnica, no 6 mV przy 5 V różnica jest 5 mV również 3,3 V popularne napięcie mamy różnicę no 8 mV prawie. Osiem miliwoltów, tak. No i przy napięciu 0,3 V mamy różnicy 2,1,2 mV. Ogólnie widać, że zasilacz podaje dość dokładnie te napięcia. No to teraz jeszcze spróbuję sprawdzić, jak sprawy się mają z ograniczeniem prądowym. Tam mam ustawione 10, tak? 10 mA. Teraz 20 mA, różnica 200, no niecałe 200, 130 mikroamper. Przy 100 miliamperach różnica 700 mikroamper. Tak, przy 200 miliamperach różnica 50-40 mikroamper. No to tutaj już mamy bardzo dokładnie. No i spróbujemy jeszcze na zakresie amperów. I na przykład dla 1 ampera to mamy różnicę 4,5 mA. 4,5 mA, no powiedzmy 5 mA, no to mamy 0,5% dokładności ustawiania. To myślę, że to jest jak na taki zasilacz bardzo dobrze. To może jeszcze 2 ampery.
To może teraz 2 ampery. Różnica również 5 mA. 3 ampery różnica, no tu już jest 10 mA. No ale nie, 1 mA. Tu mamy różnicę 12 mA. I przy 5 amperach różnica 8, no niecałe 8, 7 mA przy 5 amperach. To jest, myślę, bardzo dobrze, takie ustawienia.